Neumann, Na szczęście mleko. Najnowsza książka cenionego pisarza, twórcy popularnych komiksów, scenarzysty, autora powieści dla czytelników w różnym wieku, laureata licznych nagród literackich. Poprzednio prezentowaliśmy Od i Lodowi Olbrzymi na 8. przeglądzie 2010. To urokliwy drobiazg. Humorystyczna fantasy bazująca na zabawie postaciami i motywami literackimi i filmowymi dla czytelników w każdym wieku. Podczas parodniowej nieobecności mamy niefrasobliwa reszta rodziny zapomina o zadanych zakupach i pewnego ranka w domu nie ma mleka do śniadania. Dla Anglików rzecz nie do przyjęcia. Tato wyrusza więc do najbliższego sklepu i znika na bardzo długo. A po powrocie barwnie opowiada o niezwykłych wydarzeniach, które zajęły mu tyle czasu. Od spotkania z UFO, przez długą podróż po kontinuum czasoprzestrzennym, w którym przewijają się prehistoryczny dinozaur wynalazca, XVIII-wieczni piraci i azteccy kapłani, aż po wizytę u malowniczych wampirów i inwazję kosmicznych dekoratorów planet. Wspomina przy tym o swoim niebagatelnym wkładzie w ratowanie wszechświata i oczywiście kartonu z mlekiem. W pełnej fantazji, improwizacji łączy ze sobą rzeczy, które na pozór nie mają żadnego związku i jakby mimochodem podrzuca kilka informacji z różnych dziedzin wiedzy. Oryginalną i przedowcipną, inteligentnie i z wyczuciem absurdalnego klimatu przetłumaczoną historyjkę znakomicie dopełniają bajkowo-steampunkowe ilustracje Chrisa Rydella. Warto sięgnąć po tę książkę, nie tylko dzieci, ale i dorośli będą się dobrze bawić. Grzegorz Gortat, Ewelina i Czarny Ptak. Autor cenionych powieści dla czytelników dorosłych i młodzieży, znany z podejmowania tematów trudnych w formie wyrafinowanej i poważnej, próbuje sił w kolejnym gatunku literatury rozrywkowo. Poprzednio prezentowaliśmy sensacyjno-przygodową Muszkatowie, czyli Jeden za wszystkich, Wszyscy za jednego, na 20. przeglądzie w tym roku. Tym razem mamy adresowaną do starszych dzieci i młodszych nastolatków powieść grozy z akcentem czarnego humoru i mrocznej magii oraz baśniowej puenty typu sprawiedliwości stało się zadość. Ewelina to pierwszy tom nowego cyklu, a nie wykluczone, że i serii, bo podobno będą zapraszani do udziału również inni autorzy. 9-letnia tytułowa bohaterka i jej niemały majątek po śmierci matki dziewczynki, zgodnie z decyzją nieobecnego ojca, powinny przejść pod opiekę i zarząd kogoś z najważniejszych mieszkańców miasteczka. Ale lokalni notable, spośród których bohaterka ma dokonać wyboru, to grupa cynicznych, pazernych i bezwzględnych postaci o rodowodach wyraźnie dickensowskich, które zaczynają bezpardonową wojnę podjazdową o kuratele nad majątkiem, nie przejmując się losem dziecka. W obronie sieroty staną kaleki syn sklepikarza, który zapłaci za to najwyższą cenę, ale też otrzyma niezwykłą nagrodę, tajemniczy włóczęga podający się za ornitologa i władający magią czarny ptak. Autor bardzo dobrze radzi sobie z kreowaniem atmosfery realnego i nadprzyrodzonego, narastającego stopniowo napięcia i zagrożenia, niesamowitości. Atmosfera jest prawie jak z Poego. Proponuje ciekawe, wyraźnie inspirowane baśniami Andersena i braci Grimm przejścia bohaterów ze świata żywych na drugą, lepszą dla nich stronę, ale trochę zaniedbał troskę o konstrukcyjną spójność fabuły, pozostawiając młodemu czytelnikowi chyba zbyt wiele do uzupełnienia i o warstwę językową, pozwalając sobie na specyficzną manierę w stylu usiadła na podłodze i się rozpłakała, czy nerwowo się rozglądała, wystawiając łebek spod chusty, a nawet taką osobliwość jak zwolnił i rzucił przez plecy, co miało znaczyć przez ramię. Jednak ze względu właśnie na umiejętność kreowania napięcia, atmosfery grozy, a w polskiej literaturze mało mamy powieści grozy dla młodego czytelnika, sądzę, że cyklem warto się zainteresować. Drugi tom tegoż cyklu pod tytułem Nie budź mnie jeszcze
To opowieść sensacyjno-przygodowa, ale również z mrocznymi elementami powieści grozy i niesamowitości, w której dziesięciolatek musi zmierzyć się ze skrywaną przed nim przeszłością pogrążonego teraz w śpiączce po wypadku ojca i uzyskać przebaczenie za nieumyślnie spowodowany niegdyś dramat, zanim nieprzytomnego mężczyznę dosięgnie zemsta zza grobu. Również są te same mankamenty tekstu, ale również warto do książki zajrzeć. Manuela Gretkowska, Marysiu, jak myślisz? Nowa książka znanej pisarki to pierwszy tom przeznaczonego tym razem nie dla dorosłych, a dla starszych uczniów szkoły podstawowej, kursu filozofii ujętego w formę nieco baśniowej opowieści o podróży w czasie, którą odbywa 11-letnia narratorka wraz ze swoim 2-letnim bratem, mamą, byłą modelką, a obecnie bezrobotną bibliotekarką, która w odległych epokach ma nadzieję znaleźć dla siebie zajęcie, oraz sympatycznym psem. Mali bohaterowie, w czasie opisanych z humorem przygód, spotykają najważniejsze postacie filozofii i poznają ich główne dokonania. W tym tomie, od koncepcji jońskich filozofów przyrody, przez Platona i Arystotelesa, aż do świętego Augustyna i świętego Tomasza z Akwinu. Autorka z ogromnej spuścizny wybrała oczywiście tylko zagadnienia najważniejsze i przykroiła je do możliwości poznawczych małych czytelników. Dla filozoficznych problemów znajduje zazwyczaj udane analogie. Tu na przykład świetny pomysł, by platońskie idee przedstawić jako foremki do zabawy w piasku. Ale czasem zbyt wikła wywód. Manuela Gretkowska udanie włączyła w opowieść o filozofii kwestie religijne. Z wyczuciem pokazuje, czym różnią się od racjonalnego podejścia do świata. Chociaż jej tłumaczenie, że biblijna opowieść o wygnaniu z raju to poetycki opis procesu ewolucji, wzbudzi pewnie kontrowersję u niektórych czytelników. Z tego względu, a także z powodu trudności niektórych omawianych kwestii i faktu, że Gretkowska porusza w książce również problem śmierci, umierają zarówno Sokrates, jak i piesek głównej bohaterki, pozycja nadaje się przede wszystkim do lektury familijnej. Do niewątpliwych zalet publikacji należą również udane ilustracje. Poprzednio Agent na 11 przeglądzie 2012. Joël Jolivet i pierwsze u nas dwie autorskie książki francuskiej ilustratorki działającej w branży wydawniczej, prasie i reklamie. Są to obrazkowe encyklopedie dla najmłodszych przeznaczone do literatury familijnej. Tom Prawie Wszystko to, jak tytuł wskazuje, encyklopedia wielotematyczna, pogrupowanym właśnie tematycznie ilustracjom dwustronicowym i dość subiektywnie dobranym czytelnym rysunkom. Towarzyszą podpisy pomagające w identyfikacji mniej znanych desygnatów dorosłym i informacje o charakterze ciekawostkowym zamieszczone na końcu. Dla polskich rodziców może być trochę trudna do zaakceptowania plansza poświęcona anatomii i fizjologii człowieka. Pierwsze wrażenie jest trochę lepsze od drugiego, ale książka warta uwagi. Podobnie jak tom drugi, zoologia, czyli tu już jest obrazkowa encyklopedia tematyczna i mamy ułożone według różnych kryteriów podziału, bo obok środowisk występowania brane są pod uwagę także cechy wyglądu, na przykład z rogami czy czarno-białe, a zatem część się powtarza. Na dwustronicowych planszach mamy czytelne rysunki zwierząt, pomagające również w identyfikowaniu tych mniej znanych dorosłym i oczywiście ciekawostki na końcu. A jako dodatkowe zadanie ćwiczące spostrzegawczość dziecka, autorka proponuje poszukiwanie obecnego na każdej z plansz kameleona. Lektura o wartościach rozrywkowych i poznawczych według uznania.